Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj ustosunkuję się do apelu, jaki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Gądecki, wystosował do polskiego społeczeństwa i polskich polityków. Ukazał się on z datą 19 lutego 2024 roku. Jest to ważny apel, chociaż powiedziałbym, że ma swoje, oprócz plusów, minusy. Czegoś w tym apelu ważnego zabrakło. Ale pierw pokażmy, co w nim się pojawiło. I myślę, że warto go w zasadzie w całości przeczytać, chociaż nie jest za krótki. Czytam. Patrząc na życie społeczne w naszym kraju, trudno nie ulec wrażeniu, że jesteśmy widzami albo też uczestnikami walki jak gdyby dwóch plemion. Nie jest jasne, jak do tego doszło. Nie chodzi wszak o dwie różne grupy etniczne, ani nawet o podział postkomunistyczny. Można by odnieść wrażenie, że istotą sporu są przede wszystkim partyjne interesy głównych partii politycznych, które budują emocje społeczne prowadzące do rozbicia poczucia wspólnoty narodowej. Ów spór toczy się niestety na pograniczu szacunku dla Konstytucji Rzeczypospolitej. W tej sytuacji pragnę gorąco zachęcić wszystkich do modlitwy i postu w intencji naszej ojczyzny. Tak więc zwraca się z jednej strony do polityków i to będzie tam dalej. Domaga się wskazuje na pewne sposoby rozwiązania tej sytuacji, która jest. Natomiast, i tu jest ten minus, i do tego jeszcze przejdę, wraca się również do katolików, którym proponuje postawę bierną. Tylko modlitwa i post. Nie chcę jednak zabierać głosu w toczącym się sporze politycznym. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na zewnętrzne jego uwarunkowania, które sprawiają, że sprawę przyszłości ojczyzny wszyscy musimy potraktować dziś niezwykle poważnie. Wyzwania, jakie przychodzą zarówno ze wschodu, gdzie toczy się wojna, jak i z zachodu, gdzie obserwujemy poważne zmiany kulturowe oraz dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo, stawiają dziś pytanie o niepodległość Polski. Nie możemy stać się pokoleniem, które przejdzie do historii jako to, które podobnie jak nasi ojcowie w XVIII wieku doprowadziło do upadku polskiej państwowości. Prawda? Bardzo mocno pokazuje to, na co Kościół powinien zwracać uwagę, że sytuacja w Polsce przypomina dziś sytuację końca XVIII wieku. Aby uniknąć tego ryzyka, nie możemy na naszych rodaków patrzeć jak na wrogów. Nie możemy dopuścić do zwycięstwa ducha podejrzliwości i rozbicia narodowej wspólnoty. Prawda? Czyli już widać, o co chodzi. Chodzi o pewną zgodę wobec zewnętrznego zagrożenia, o pewne zjednoczenie się wobec zewnętrznego zagrożenia. Konstytucja RP z 1997 roku w swojej preambule przypomina nam o obowiązku troski o byt i przyszłość ojczyzny. Przypomina także, że, tu cytat, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego Polski, tu koniec cytatu, stanowimy wspólnotę. Wspólnota tak, jak jest zakreślona w Konstytucji, jest wspólnotą historii, kultury, a nade wszystko wspólnotą wartości. Gdy w 1997 roku zawieraliśmy jako społeczeństwo konstytucyjny kompromis aksjologiczny, wiele osób w Kościele katolickim w Polsce nie było z niego zadowolonych, gdyż, jak się wydawało, zawierał on zbyt wiele elementów aksjologii starego komunistycznego systemu. Tak jest. Mam świadomość, że dzisiaj niektórzy Polacy nie są z niego zadowoleni, gdyż uznają, że zawierają zbyt wiele elementów nawiązujących do chrześcijańskiego dziedzictwa narodu. Jeśli chcemy przetrwać jako wspólnota, nie możemy w tym trudnym momencie otwierać zasadniczych sporów odnośnie do wartości konstytucyjnych. Nie jest to zatem czas na ideologiczną walkę. Znaczy, tutaj jest pytanie, czy ta walka jest tylko ideologiczna, czy to nie jest walka cywilizacyjna, kulturowa, właśnie walka o
prawdę, o dobro, o podstawowe wartości. To znaczy jedni walczą o tą prawdę i dobro, drudzy jej nie chcą. Ani prawdy, ani dobra, ani cywilizacji europejskiej, ani kultury europejskiej. Nie jest to czas na populistyczne działania w rodzaju referendum w sprawie aborcji. Nie jest to czas na podważanie konstytucyjnej wartości małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego mężczyzny. Nie jest to również czas na wprowadzanie do systemu prawnego pojęcia tzw. mowy nienawiści, wykluczającego z debaty publicznej temat wyjątkowości instytucji małżeństwa, prawo dzieci do życia czy zgody na okaleczanie nastolatków. No nie jest to czas, przewodniczący episkopatu przestrzega, żeby takiego prawa nie wprowadzać, ale w całym tym apelu nie odpowiada na jedno podstawowe pytanie. Co będzie, jeżeli do zgody nie dojdzie? Co będzie, jeżeli to wszystko zostanie wprowadzone? A bardzo prawdopodobne jest, że właśnie tak będzie. I teraz jak do tego powinni się ustosunkować katolicy? Tutaj mógłby przestrzec w imieniu Kościoła, że Kościół, katolicy będą robić wszystko, żeby zatrzymać ten proces poganizacji Polski, czy powiedzmy wprost satanizacji Polski. Nie oznacza to, że o wartościach w ogóle nie powinno się rozmawiać. Bez rozmowy nie sposób ich wszak przekazać następnemu pokoleniu. Nie można jednak o nich dyskutować w duchu tak zwanej kultury unieważnienia. No to już do PO się zwraca. Ponieważ jest to rozmowa o fundamencie, na którym wznosi się nasze państwo. Nie należy także z uwagi na tak zwaną wydolność sfery publicznej toczyć wszystkich ważnych sporów równocześnie. Być może w tym momencie, aby obniżyć temperaturę konfliktu politycznego, konieczne będzie pewne uszczegółowienie niektórych przepisów konstytucji w zakresie podziału władz i kompetencji poszczególnych organów. Pozwolę sobie jedynie przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II na temat poszanowania praworządności. Cytat. Rządy, które przestrzegają zasad praworządności, akceptują w istocie ograniczenie swojej władzy i strefy wpływów. Ponieważ ludzie mają skłonność do nadużywania władzy w demokratycznym państwie prawnym, konieczny jest podział władz i ich równoważenie się. Chodzi o to, aby jedna partia czy koalicja polityczna nie sprawowała pełni władzy w państwie, jak dzieje się w ustroju totalitarnym. Prawda? No to ciekawe i słuszne, że za rządów PiS-u był ustrój totalitarny i teraz za rządów PO też jest ustrój totalitarny. Gdyby było inaczej, no to PiS dopuszczałby partie opozycyjne do różnych instytucji, do władzy. Gdyby było inaczej, Platforma nie robiłaby tego, co robi, tylko starała się doprowadzić do jakiejś zgody, do jakiegoś konsensusu. Chodzi o to, aby jedna partia, czy jeszcze raz powtórzę, czy koalicja polityczna nie sprawowała pełni władzy w państwie, jak dzieje się w ustroju totalitarnym, lecz aby niektóre instytucje władzy znajdowały się w pieczy sił opozycyjnych lub były w ogóle niezależne od jakichkolwiek partii politycznych. Temu celowi służy także konstytucyjnie zróżnicowany okres trwania kadencji poszczególnych organów państwa. No tu jest kamyczek do koszyczka, do ogródka Platformy Obywatelskiej, która jakby nie chciała przyjąć do wiadomości, że przejmuje władzę, a wiele instytucji pozostaje w rękach PiS-u. Od strony formalnej oznacza to, że rządzący nie stoją ponad prawem, lecz podlegają prawu. Tu cytat. Na tym właśnie polega zasada państwa praworządnego, w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi. Istoty rządu, mówił premier Wincenty Witos, którego jubileusz obchodzimy w tym roku, nie stanowi komenda ani mocne gesty. Dowodem siły nie jest gwałt i nadużycie, lecz autorytet oparty na prawie i woli narodu. Oklaski gapiów i zachwyt pochlebców mogą być komuś przyjemne, ale stanowią zarazem groźne ostrzeżenie. Koniec cytatu z Witosa. Nie jest moim zadaniem proponowanie konkretnych działań czy reform politycznych. Nie namawiam także do okrągłego stołu, ponieważ nie wszystkim w Polsce dobrze się on kojarzy.
Namawiam jednak wszystkich polskich polityków do opamiętania, do spojrzenia na sprawę ojczyzny z większą powagą, do zapomnienia o własnych pożytkach, aby móc uczciwie służyć naszym braciom i ojczyźnie. Gra nie toczy się o to, która strona sporu ma rację, ale o bezpieczeństwo państwa. No tutaj ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę na jedną rzecz, że obie formacje podstawowe, PiS i PO, wywodzą się z okrągłego stołu. I mogli się dogadywać z komunistami, z złodziejami, kłamcami i zbrodniarzami, a nie mogą się dogadać wzajemnie ze sobą. No tutaj najmocniejsze takie działania anty, skłócające są oczywiście po stronie PO. Apeluję, aby wszyscy, którym drogie są losy Rzeczypospolitej, otworzyli serca i umysły na pojednanie. Aby szukali możliwości rozwiązania konfliktów targających życiem politycznym poprzez negocjacje, bez odwoływania się do rozwiązań siłowych, aby przywrócono prawdziwy szacunek dla konstytucji i opartych na niej przepisów prawa. Jako naród mamy piękną, ponad tysiącletnią historię, której ważną kartą jest dziedzictwo solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Nie może być walka silniejsza od solidarności, mówił w Gdańsku święty Jan Paweł II. Dzięki tak rozumianej solidarności potrafiliśmy zmienić bieg historii Europy. Ale w naszych dziejach mamy też bolesną kartę utraty niepodległości. Tego błędu nie wolno nam powtórzyć, bądźmy tym razem mądrzy przed szkodą. No znowu, ostrzeżenie, prawda? Mocne ostrzeżenie. Zachęcam wszystkich Polaków do żarliwej modlitwy w intencji naszej ojczyzny. Szczera modlitwa łączy ludzi, a nie dzieli. Pomaga uwolnić się od egoizmu. Pozwala uspokoić emocje. Uodparnia przed manią wyższości. Mamy piękną tradycję modlitwy za ojczyznę, począwszy od kazań księdza Piotra Skargi po msze święte w intencji ojczyzny sprawowane przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Mamy piękną tradycję odmawiania różańca w intencji naszej ziemskiej matki ojczyzny. Proszę o dołączenie do każdej osobistej modlitwy i intencji o pojednanie między Polakami i pomyślność naszej ojczyzny. I tu ksiądz arcybiskup Gądecki przytacza modlitwę za ojczyznę przez przyczynę świętego Andrzeja Boboli i tak kończy się ten apel. No i tak. Postulat tego apelu podstawowy, no tylko się podpisać. Polska jest zagrożona w swoim podstawowym bycie ze wszystkich możliwych stron i jeżeli politycy mają cokolwiek z nią wspólnego, to powinni w tej chwili zjednoczyć się w jej obronie, a nie pogłębiać spór, pogłębiać coś, co można już nazwać wojną domową, powinni się dogadać. To znaczy ksiądz arcybiskup sugeruje tu swoisty, nowy, okrągły stół bez używania tej nazwy, jak mówi, bo źle się kojarzy. I to jest słuszne. I to powinny obie strony zrobić, spróbować poza tymi podziałami sięgnąć. Natomiast, jak wiemy, nic nie wskazuje na to, żeby to mogło nastąpić. Nie widać tu żadnej szansy na takie dogadanie się, więc ta wojna będzie się pogłębiać. No i w ramach tej wojny rządząca koalicja będzie niszczyć Polskę właśnie w perspektywie wartości. I to już robi. I to robi intensywnie. I w tym apelu zabrakło mi właśnie określenia, jak mamy bronić Polski, jak mamy bronić Chrystusa, jak mamy bronić katolicyzmu, jak mamy bronić siebie i jak mamy bronić Polski, gdy sam rząd, czy w ogóle elity polityczne zaczynają jej zagrażać. No niestety, ksiądz arcybiskup Gądecki zrobił jakiś krok, jakoś się budzi, ale ten jeden krok no coś może uświadomić. Czy spowoduje jakieś skutki? Myślę, że nie. Natomiast nam powinien uświadomić właśnie, jaka jest sytuacja,
kto za nią ponosi odpowiedzialność, bo i czym, czyli myślę o elitach, polskich jak polskich, o tych elitach politycznych, które rządziły i rządzą w Polsce. I myślę, że tutaj ksiądz arcybiskup powinien brać wzór z ordynariusza Siedleckiego, którego list jest bardziej konkretny, pokazuje jakieś rozwiązania, da? Bo na czym tak naprawdę powinniśmy się skupić, co Kościół powinien, o czym Kościół powinien nam mówić, czy o czym również powinien nam mówić, a może w pierwszym rzędzie powinien nam mówić, że my jako katolicy mamy obowiązek bronić wartości, bronić wiary, bronić Kościoła, bronić Polski, w sytuacji, gdy jest ona zagrożona i niszczona nie tylko z zewnątrz, ale również z wewnątrz, prawda? I znowu przychodzi jakiś wielki czas próby dla nas, wyjątkowy czas próby. Jesteśmy w przededniu wydarzeń, które mogą doprowadzić do tego, że będzie kolejny rozbiór Polski, że Polski jako państwa nie będzie, że straci suwerenność i niepodległość tak dalece, że zostanie takim malowanym państwem. Nad tym powinniśmy się zastanawiać, nad tym Kościół powinien się zastanawiać i powinien nas wzywać, tak jak może nie wprost, ale zrobił to ordynariusz Siedlecki, czemu poświęciłem program. Powinien wzywać nas do przygotowania się, do dawania takiego świadectwa swojej wierze. No i co za tym idzie, swojej polskości, które prowadziłoby do męczeństwa. Dziękuję bardzo.